Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Papulski, mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień listopada. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Ostatnia sesja poprzedniego tygodnia na polskiej giełdzie charakteryzowała się raczej niższą zmiennością. WIG20 co prawda pozostało przez sporą część sesji na plusie, jednak ostatecznie stracił 0,06% i zamknął się tuż poniżej punktu odniesienia. Lepiej poradziły sobie inne indeksy na polskiej giełdzie. Szeroki indeks WIG zyskał niecałe 0,5%, tak samo jak WIG80. A liderem wzrostu był indeks średnich spółek WIG40. W piątek zyskał 0,8%. Wszystko to przy obrotach, które nie przekroczyły 1 miliarda złotych. Cały czas najmocniej handlowaną akcją jest płocki PKN Orlen, a wśród sektorów pozytywnie w piątek wyróżniała się WIG Chemia, a to ze sprawą m.in. mocnego wzrostu akcji ciechu. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła delikatne wzrosty, jeżeli mówimy o indeksie Dow Jones oraz S&P, a także zamknięcie w punkcie czwartkowego odniesienia w kontekście indeksu technologicznego Nasdaq. Analitycy cały czas podkreślają, że kluczowe dla przyszłości, najbliższej przyszłości rynku będą decyzje Fedu w sprawie podwyżki stóp procentowych, czy ten głos będzie bardziej jastrzębi, czy mimo wszystko po ostatnich lepszych odczytach inflacji konsumpcyjnej i producenckiej Fed trochę spuści z tonu i będzie bardziej gołębi, co na pewno pozytywnie wpłynęłoby na rynki. W Azji dzisiaj przeważnie spadki. Spadki przede wszystkim również na chińskiej giełdzie. Obawiają się analitycy, obawiają się inwestorzy gorszych informacji z Chin w sprawie pandemii COVID-19 i nasilenia się tam pandemii właśnie w kraju, w Chinach. A dzisiejsze komentarze rozpoczniemy od Komarchu, który po wynikach kwartalnych, oczywiście również ma swoją konferencję wynikową, Komarch informował, że przeprowadza optymalizację zatrudnienia, które przede wszystkim ma objąć obszar badawczo-rozwojowy, gdzie ponoszone są wysokie nakłady rozwojowe dochodzące nawet do 20% przychodów. Komarch zaznacza, że powtórzenie wyników w 2023 roku na poziomie bieżącego roku raczej jest mało prawdopodobne. Byłoby to bardzo, bardzo ambitny plan, jeżeli udałoby się go zrealizować, ale tak naprawdę sama spółka zaznacza, że stara się podchodzić bardziej realistycznie do przyszłego roku. Komarch już podkreśla, że część firm decyduje się na wstrzymanie projektów informatycznych, m.in. ze względu na wzrost cen energii. Sam Komarch podkreśla, że prawdopodobnie w przyszłym roku będzie mocniej odczuwał skutki podwyższenia cen energii w porównaniu do roku bieżącego. Obecnie Komarch kosztuje około 150 zł za akcję i od szczytu stracił prawie 50%. Sektor wydobywczy tym razem i weekendowa wypowiedź wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina zapowiedział, że wydobycie węgla w najbliższych latach powinno być przynajmniej na takim samym poziomie jak obecnie. Jednak program wygaszania kopalni węgla do 2049 roku pozostaje dalej aktualny. Jest to program, który został uchwalony i uzgodniony m.in. ze stroną związkową, ze stroną górniczą. Jacek Sasin przypomina także, że do końca roku powinna pojawić się aktualizacja programu polityki energetycznej Polski 2040, która określa tak naprawdę ramy zmiany struktury energetycznej i rozwoju energetycznego naszego kraju. PKN Orlen poinformował, że odnotuje tymczasowy wzrost wyniku EBITDA, który zostanie zaraportowany w trzecim kwartale bieżącego roku. Jest to efekt połączenia 1 sierpnia Orlenu z Lotosem. Skonsolidowana EBITDA w trzecim kwartale może wzrosnąć o 5,9 miliarda złotych, a wynik jednostkowy EBITDA o 4,4 miliarda złotych.
Na koniec ZEPAK, który poinformował, że nowe regulacje w sprawie obliczania limitu ceny energii, które tak naprawdę zamrażają ceny energii w 2023 roku, nie pozwolą pokryć wszystkich kosztów wytworzenia energii. Te przychody, które ZEPAK będzie otrzymywał, nie pozwolą na pokrycie kosztów wytworzenia energii. ZEPAK obecnie pracuje nad przygotowaniem budżetu na 2023 rok. Dokładniejsze oszacowanie tych przychodów i konkretnych rozwiązań powinno się pojawić do końca bieżącego roku. Informacja została negatywnie przyjęta przez rynek. ZEPAK w piątek zamknął się poniżej 21 zł za akcję i jeszcze niedawno płacono ponad 32 zł za akcję w reakcji na informację o budowie elektrowni jądrowej z PGE oraz koreańskim partnerem. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Proszę pamiętać, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. A ja życzę Państwu miłego dnia i do zobaczenia jutro.